Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas, gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas. Niepojęta łaska Jego wciąż sięga nas, gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas. Prawda ta. On jest ojcem się. Jest dobry Bóg, dom swój daje wszystkim opuszczonym. Zsyła deszcz obfity na to, co spragnione,
i wyczerpane jest. Dobry jest dla biednych, w łasce swej nasz Bóg do nas uniżył się. Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas, gdy podnosi, przemienia serce i uwalnia nas. Niepojęta łaska Jego wciąż sięga nas, gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas. Prawda ta. On zna każde serce, nie odwraca się, gdy wzywamy Go. Kocha nas pomimo tego, że tak niewiele możemy Mu dać. Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga. Ciebie, Panie, to przecież ważne jest.
się do Ciebie, dobry Panie. I wiem, że zanim powiem słowo, Ty, Boże, znasz już całe zdanie. Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie. Nie zaskoczę Cię, wiesz o mnie wszystko. Wiesz, co było, znasz moją przyszłość. Niepojęte, że Ty, Panie, kochasz mnie. Kochasz mnie. Ja wiem, że wszystko jest możliwe, że nie ma rzeczy bez znaczenia. Dlatego modlę się do Ciebie, że nie ma rzeczy bez znaczenia. Dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie. I wiem, że zanim powiem słowo, Ty, Boże, znasz już całe zdanie. Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie. Witam serdecznie w społeczności chrześcijańskiej Puławska w drugą niedzielę Adwentu, a więc w tym czasie, kiedy przygotowujemy się do wspominania narodzin Zbawiciela, a jednocześnie czekamy na Jego powtórne przyjście, gromadzimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby Jemu oddawać cześć, aby Jemu dziękować. I dobrze, że jesteśmy w tym miejscu, dobrze, że jesteśmy przed naszymi też ekranami, bo to najlepszy czas, najlepsze miejsce, najlepszy sposób spędzenia niedzielnego poranka, aby spotkać się, chwalić Boga. A więc powstańmy, zachęcam, przyłączmy się do pieśni śpiewanych, otwórzmy nasze serca na Boże Słowo, które będzie zwiastowane i oddawajmy chwałę temu, który jest naszym Bogiem i Panem, który jest godny tego, żeby Go czcić. Śpiewaj Mu cała ziemio, grajcie Mu wszystkie narody. Złóżmy pokłon przed Jego tronem. Złóżcie pokłon przed Jego tronem, oddajcie Mu chwałę. Włączmy się całym sercem, całym ciałem i duchem. Śpiewaj Mu cała ziemio, grajcie Mu wszystkie narody. Złóżcie pokłon. Złóżcie pokłon przed Jego tronem, oddajcie Mu chwałę. Bo tylko Jemu należy się cześć. Tylko Jemu należy się cześć. Jego imię objawia moc. Święty Boży Syn za nas grzesznych zniżył się. Zbawcę Pana czci. On zwyciężył z grobu, wstał, drogę życia otworzył nam. Chwal Go za to. Chwal Go za to z wszystkich sił, wielbi Zbawcę Pana czci. On zwyciężył. On zwyciężył z grobu, wstał, drogę życia otworzył nam.
Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę Twojej chwały, Twojego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich. I ja też chcę głosić Twoją wielkość. Tak, Panie, chcemy Ciebie wywyższać, chcemy Ciebie uwielbiać i chcemy wyznać, że jesteś jedynym Panem i Królem. I łatwo jest to powiedzieć, ale teraz z Twoją mocą i z Twojego Świętego Ducha wierzę w to głęboko, że jest to możliwe, że w sercu każdy z nas wypowie te słowa, że jesteś Panem, że jesteś Królem, że Ty panujesz nawet nad każdą najmniejszą moją, naszą, Twoją myślą. I tak jak tutaj jesteśmy i przyszliśmy tutaj w jednym celu, aby wywyższyć Jego imię, a uniżyć się przed Nim, tak to jest coś, co naprawdę działa. To jest coś, co On przez swojego Ducha Świętego nam dał. Dar swojej łaski, dar łaski przebaczenia, dar łaski uwolnienia, wyzwolenia z win, z grzechów. Dał nam nowe życie i z tego nowego człowieka, z tego nowego ducha, z Jego Ducha Świętego niech płyną słowa uwielbienia, słowa wywyższenia. Tylko On jest godzien, tylko On jest Panem, tylko On jest Królem. Zaśpiewajmy kolejną pieśń. Chodźmy na wieczeru przez dolinę śmierci, cienia i zła. Twą miłość wnet zabierze mój strach. Jeśli będę musiał przejść przez burzę trudnych chwil w życiu mym, wiem, jesteś blisko, nie cofnę się, zła się nie uleknę, bo Bóg zawsze ze mną, a gdy mój Bóg jest ze mną, kogo mam się bać, kogo mam się bać? Wiem, że nie opuszczasz mnie, gdy jest dobrze, gdy jest źle. Wiem, że nie opuszczasz mnie, gdy zawodzę, ranię Cię. Wiem, że nie opuszczasz mnie, Panie mój, nie opuszczasz mnie. Czuję Twą obecność, czuję Twą obecność, gdy przychodzisz, aby pocieszyć mnie. Nie można z niczym porównać się, kiedy wszystkie troski na przeminą, zanim przyjdzie ten dzień. Mój Panie, proszę, umacniaj mnie, zła się nie ulęknę, bo Bóg jest zawsze ze mną, a gdy mój Bóg jest ze mną, kogo mam się bać, kogo mam się bać? Wiem, że nie opuszczasz mnie, gdy jest dobrze, gdy jest źle. Wiem, że nie opuszczasz mnie, gdy zawodzę, ranię Cię. Wiem, że nie opuszczasz mnie, Panie, nie opuszczasz mnie. Zaśpiewaj to. Wiem, że nie opuszczasz mnie. Alleluja. Wiem, że nie opuszczasz mnie, gdy jest dobrze, gdy jest źle. Wiem, że nie opuszczasz mnie, gdy zawodzę, ranię Cię. Wiem, że nie opuszczasz mnie, Panie mój, nie opuszczasz mnie. Czuję Twą obecność, czuję Twą obecność, gdy przychodzisz, aby pocieszać mnie. Kiedyś wszystkie troski me przeminą, lecz zanim przyjdzie ten dzień, będę Cię uwielbiać, będę uwielbiać Cię. Czuję Twoją obecność, czuję Twą obecność, gdy przychodzisz, aby pocieszyć mnie. Kiedyś wszystkie troski me przeminą, lecz zanim przyjdzie ten dzień, będę Cię uwielbiać. Będę Cię uwielbiać,
Pomóż mnie. Pomódlmy się wspólnie. Panie Boże, dziękujemy Ci za tą prostą, ale niezwykle ważną prawdę, że Ty jesteś z nami, że Ty nas nie opuszczasz bez względu na to, jak się czujemy, co myślimy, gdzie jesteśmy w naszym życiu. Ty jesteś żywy, prawdziwym, świętym Bogiem, Ty jesteś blisko nas, Ty jesteś na wyciągnięcie modlitwy, naszego zawołania do Ciebie, Boże. I teraz w tym miejscu oddajemy Tobie chwałę, dziękując, że przypominasz nam o sobie przez te pieśni, przez to zgromadzenie, ale przez swego Ducha i przez swoje Słowo. Panie, dziękujemy Ci. Bądź uwielbiony, Panie, dzisiaj. Bądź wywyższony pośród nas. Wołamy do Ciebie. Amen. Usiądźmy, proszę, jeśli mamy jakieś dzieci na sali. Ja widzę, że mamy. Chodźcie tutaj, chcemy się o Was pomodlić. Zanim się udacie na zajęcia, stańcie tutaj, proszę, przed sceną. Zachęćmy ich brawami. Każdej niedzieli dzieci mają swoje zajęcia, kiedy poznają Ewangelię, kiedy poznają Boże Słowo. Pomódlmy się o nich, pomódlmy się o nauczycieli. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas spotkania Twojego Kościoła, w którym jest miejsce dla najmłodszych i najstarszych, najmniejszych i największych, i że dla każdego z nas, Panie, masz dobre rzeczy i dla każdego z nas też mówić. I Panie, modlimy się, błogosław te zajęcia szkoły niedzielnej, błogosław nauczycieli, aby nasze dzieci mogły poznawać Ciebie. O to się modlimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszam Was na zajęcia. A my przygotujmy nasze serca na czas nauczania Bożego Słowa. Dzisiaj o nadziei. Druga niedziela Adwentu, a jak wiadomo, Adwent znaczy oczekiwać, tęsknić. Bynajmniej nie chodzi tylko o pamiątkę narodzenia Pana Jezusa, ale przede wszystkim bardziej chodzi o to drugie przyjście Jezusa na końcu czasów. Stąd pytanie o nadzieję. Mamy nadzieję? A jeśli mamy, to że co się stanie? Jaką mamy nadzieję? Nadzieja, co to takiego? Tak z głupia Franc zapytałem mojego starszego 9-letniego synka właśnie o nadzieję. Odpowiedział, że nadzieja to mieć wiarę, że to się zrobi. Właściwie to wszystko, co trzeba wiedzieć na temat nadziei. Nadzieja to wiara, że to się zrobi. Pytanie jeszcze o to, czyli o przedmiot nadziei, o treść nadziei. Każdy przyzna, że znać definicję nadziei to jedno, ale mieć nadzieję, przeżywać nadzieję, czuć nadzieję, żyć nadzieją, to zmienia niemal wszystko, to czyni wielką różnicę. A jeśli masz nadzieję, to w czym? A jeszcze lepiej, jeśli masz nadzieję, to w kim? Jeśli nie masz nadziei, nic się nie wydarzy, nic znaczącego. Jeśli masz nadzieję, wtedy właściwie nie ma rzeczy niemożliwych. A co jeśli zgaśnie ostatnia iskierka nadziei? Kiedy tracisz nadzieję i dopada cię myśl, że to już koniec, że nie ma sensu, że już nic się nie wydarzy, wtedy jest beznadzieja. Wtedy jest czarna rozpacz. Wtedy jest śmierć za życia. A co z tym powiedzeniem, że nadzieja jest matką głupich? Nie bez powodu ktoś ukuł takie stwierdzenie. Pytanie, na jakiej podstawie masz nadzieję? Jeśli opiera się na błędnych przesłankach, to czy to jest jeszcze nadzieja, czy raczej jest złudzenie?
Jeżeli pokładam nadzieję w głupotach, to czy moja nadzieja nie jest wtedy głupia? Jak myślicie, dlaczego Bóg powiedział, że wszystko, co czyni, zapowiedział już przez proroków? Na jakiej podstawie masz nadzieję? Viktor Emil Frankl, austriacki lekarz, filozof, twórca logoterapii, Żyd, z początkiem wojny trafił do obozu w Auschwitz razem z żoną i swoimi dziećmi. Wspominał później, że był zaszokowany pierwszą obserwacją, jaką poczynił w obozie. Obserwował setki nagich ludzi stojących w szeregu na placu apelowym, na zimnym, jesiennym deszczu. Stali tak godzinami, zziębnięci, głodni, wyczerpani, przerażeni bestialstwem nazistów. Frankl, lekarz, był przekonany, że w następne dni co najmniej połowa z nich umrze na zapalenie płuc. Ale nic takiego się nie stało. Tak naprawdę wszystko się skończyło takim przeziębieniem i katarem. Viktor Frankl, lekarz, był zadziwiony siłą życia. W książce Psycholog w obozie koncentracyjnym opisał inne zdarzenie, które miało zdarzenie w obozie na terenie Niemiec już pod koniec wojny. Była grudniowa zima 1944 roku, zbliżało się Boże Narodzenie. Z oddali dochodziły pomruki wojny. Więźniowie nasłuchiwali odgłosy nacierających alianckich wojsk, zrzucanych bomb, wystrzałów artyleryjskich. Nagle ni stąd, ni zowąd w obozie gruchnęła wieść, że w Boże Narodzenie nastąpi wyzwolenie. Zabłysła nadzieja. Więźniowie złapali się tej myśli kurczowo. Zaczęli odliczać dni, potem godziny. Kiedy w końcu przyszło Boże Narodzenie, więźniowie zobaczyli, że na wieżyczkach strażniczych stoją uzbrojeni Niemcy. Stało się coś, co Wiktorem Franklem wstrząsnęło znowu. Tego dnia i w następne zmarły setki osób. Jakby bez powodu, jakby bez przyczyny. Ludzie, którzy przetrwali lata katorgi, głodu, wyczerpującej pracy, poniżania, bicia, przetrwali śmierć kochanych osób, przetrwali to wszystko, ale nie przetrwali utraty nadziei. Nadzieja to mieć wiarę, że to się zrobi, że to się stanie. A nie mieć wiary, że to się stanie, to sprawa życia i śmierci. Dlatego dzisiaj chcę mówić o chrześcijańskiej nadziei, o biblijnej nadziei, o nadziei chrześcijan. Nadzieją chrześcijan jest życie. Jezus jest życiem. Ja jestem życiem. Tak mówił o sobie. Życie wieczne, życie prawdziwe, takie, które ma głębie i sens, zaczyna się wraz z wiarą w Jezusa Chrystusa. Już teraz, tutaj, nie po śmierci. Chodzi o życie, życie wieczne, które się nie kończy wraz ze śmiercią. Czy to nie ciekawe, że wierzysz w coś, co miało miejsce w przeszłości, co ma wpływ na ciebie dzisiaj i kreuje twoją przyszłość? Dobrze wiemy, że nikt nie jest w stanie żyć bez nadziei. To znaczy, można, jak za dni Noego, pili, jedli, żenili się, po prostu przeżywali albo przeżuwali swoje życie. Bezmyślność, bezrefleksyjność, bez zagłębiania się, bez filozofowania o sensie czy bólu istnienia. Też tak się da. William Blake w poemacie Jeruzalem zadał sobie trud odpowiedzi na to pytanie, czym jest życie człowieka. Napisał tak. Czym jest życie człowieka, jeżeli nie sztuką i nauką? Czy może mięsem i napojem? Czy ciało to nie więcej niż ubiór? Czymże jest śmiertelność,
jeżeli nie rzeczami przynależnymi do ciała, które umiera? Czymże jest nieśmiertelność, jeżeli nie rzeczami przynależnymi do ducha, który żyje wiecznie? Czymże jest radość niebiańska, jeżeli nie doskonaleniem rzeczy ducha? Co to są męki piekielne? Czy to nie głupota, cielesna pożądliwość, lenistwo i zniszczenie rzeczy ducha? Czym jest to życie? Co jest tą nadzieją, o którą nam chodzi? Co jest tą największą nadzieją? Również ludzie niewierzący używają takich zwrotów jak wierzę, że dobrze ci się ułoży. Mówiąc to, wyrażają nadzieję, życzliwość, pozytywne oczekiwania w stosunku do drugiej osoby, albo pocieszają się słowami wszystko będzie dobrze, co też wynika z nadziei, że sprawy przyjmą korzystny obrót. Taka minimalizacja strat. Jeżeli nadzieja jest matką głupich, to lepiej nie mieć oczekiwań, bo jeśli nie masz oczekiwań, to nie masz rozczarowań. Czym jest nadzieja? Czasem jest to tania pociecha, nie poparta żadnymi logicznymi przesłankami, a czasem jest to prawdziwa pociecha, która roznieca nadzieję i pomaga przejść przez najgorsze, najboleśniejsze doświadczenia. A czasem są to jedynie pobożne życzenia. W potocznym znaczeniu my wszyscy, kiedy wychodzimy z domu, wierzymy, mamy nadzieję, że wrócimy cali i zdrowi z powrotem. Inaczej nie mielibyśmy odwagi przekroczyć progu domu. Ciągle słyszymy o wypadkach komunikacyjnych, napadach, nieszczęśliwych zdarzeniach. Kiedy umawiamy się z kimś na spotkanie, mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, choć przecież tego nie wiemy. Wierzymy, spodziewamy się, mamy nadzieję właśnie. Taka ciekawostka lingwistyczna. Warto zauważyć, że w wielu kontekstach nadzieja i wiara są stosowane zamiennie. W języku hebrajskim słowa te mają ten sam rdzeń słowotwórczy. Do wiary i nadziei podobne jest jeszcze słowo zaufanie i miłość. Ciekawe w języku hebrajskim jest to, że wiara, zaufanie, nadzieja i miłość to różne aspekty tej samej postawy duchowej. Wyraża ona czynną stronę wierzenia, ufania, pokładania nadziei, miłowania. Nie da się przecież wierzyć biernie, ufać bez podstaw, pokładać nadziei bez ufności, czy kochać bez okazywania miłości. Czym jest ta chrześcijańska nadzieja? W starym słowniku teologicznym znalazłem taką definicję. Pojęcie nadziei wyraża w chrześcijaństwie aktywne dążenie tych, którzy już przyjęli zbawienie, do osiągnięcia jego pełni. Takie rozumienie nadziei kryje w sobie dwa wymagania. Działania dla nadejścia pełni Królestwa Bożego oraz objęcia tym działaniem doczesnych wymiarów ludzkiego życia. Z tej definicji wynika, że nadzieja to aktywne działanie, to aktywne dążenie. Inaczej mówiąc, nadzieja to postawa wyrażająca działanie, aktywność, zaangażowanie. Zaangażowanie na rzecz czego? A może nie czego, tylko kogo? Jako chrześcijanie słusznie jesteśmy wzywani do większego zaangażowania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, abyśmy byli solą i światłem, na rzecz ochrony środowiska wobec marnotrawstwa i nadmiernego gromadzenia zasobów. Jezus mówił i mówi o oddaniu drugiej koszuli. Jako chrześcijanie jesteśmy wzywani do budzenia nadziei w sercach ludzi ubogich, odrzuconych, pogardzanych, dyskryminowanych, uchodźców. Wystarczy przypomnieć słowa Jezusa o Samarytaninie. A to wszystko ze względu na królestwo, które przyszło i jeszcze nadchodzi. I jeszcze bardziej nadzieja chrześcijańska wiąże się z zaangażowaniem nie tyle na rzecz czego, ile raczej
kogo? Pytanie zatem brzmi, z kim jest związana nadzieja i dlaczego z nim? Billy Graham, jeden z największych współczesnych ewangelistów, pytany o nadzieję, powiedział tak. W czym pokładamy naszą nadzieję na przyszłość? W rządzie naszego kraju? W systemie edukacji? W jakimś planie czy organizacji? Ja mam nadzieję w osobie, w Panu Jezusie Chrystusie, który siedzi po prawicy Bożej. Mam nadzieję i wiem, że znajdę się w niebie, a tu i teraz w moim obecnym życiu mam Boga, który mi pomaga. Przypuśćmy, że nie mamy się czego trzymać oprócz staraj się jak możesz, spróbuj to posklejać, rób co możesz. Ale my mamy nadzieję. Jest plan odkupienia, plan na przyszłość. Nowy Testament to fascynująca księga, tak pełna nadziei i oczekiwania, a Bóg interesuje się człowiekiem. Ale my mamy nadzieję. Jest plan odkupienia na przyszłość. Bóg wcześniej powiedział i stało się. Bóg mówi i to się stanie. Mówić o nadziei to mówić o przyszłości pełnej szczęścia, do którego zaproszeni są wszyscy ludzie. Mówić o nadziei to mówić o obietnicach Boga. Mówić o nadziei to mówić o lepszej ojczyźnie i o życiu wiecznym, w którym człowiek będzie podobny do Chrystusa. Ja wiem, że to brzmi jak pobożne życzenie, jak lista życzeń bez pokrycia, jak taki gołąb na dachu. To dlatego niektórzy wielokrotnie zawiedzeni i oszukani różnymi obietnicami bez pokrycia, mamieni utopiami, mówią, że nadzieja jest matką głupich i niejednokrotnie mają rację. To byłaby lista pobożnych życzeń bez pokrycia, gdyby nie, po pierwsze, wierność Boga. Nie nasza wierność Bogu, ale wierność Boga sobie samemu. I po drugie, nasza wiara w Jego obietnicę. To byłaby lista pobożnych życzeń bez pokrycia, gdyby nie Jego wierność i nasza wiara w Jego obietnicę. Dzięki zaufaniu wierności Boga i dzięki wierze w Jego obietnicę chrześcijanin jest w stanie uwierzyć w przyszłość, mieć nadzieję na przyszłość, a nawet pragnąć tej przyszłości, pragnąć pokładać w niej nadzieję. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy mam taką nadzieję? Czy pielęgnuję nadzieję? Czy mam w sobie pragnienie nadziei? Nie mam wątpliwości, że każdy z nas dzisiaj powinien rozpalać w sobie to pragnienie nadziei i pielęgnować ją. Pragnij nadziei, aż wypełni twoje myśli, uczucia, zaangażowanie. Pragnij, nie pozwól zabić w sobie nadziei. Nie pozwól, pragnij, od tego zależy twoje życie. Praktykowanie nadziei jest trudne, tak jak trudne jest życie i jak trudna jest wolność. Ile to razy w różnych trudnych sytuacjach traciłem nadzieję? Byłem przybity, zniechęcony, traciłem zaufanie, traciłem wiarę, traciłem miłość. Był czas, kiedy nie kochałem i nie czułem się kochany, kiedy byłem bezradny, z poczuciem, że już niczego nie kontroluję, że jestem słaby. I dochodziłem do wniosku, że nie mogę polegać na sobie samym, bo zginę. Kiedy byłem na dnie, pojawiła się iskierka nadziei. I dlatego dzisiaj stoję przed wami, wyprostowany i pewny, żeby mówić o nadziei dla wszystkich i dla każdego. Może kiedyś będę potrzebował twojej nadziei. Dzisiaj wiem, że chrześcijanin nie może absolutnie polegać na sobie samym, jeśli chce
dojść do tej obiecanej przyszłości. Bo chrześcijanin to ktoś, kto polega na obietnicach na temat przyszłości. Jakie to obietnice? W Starym Przymierzu przedmiotem nadziei były błogosławieństwa Jahwe. Historia biblijnej nadziei zaczyna się już na samym początku, tuż po upadku ludzi. W Księdze Rodzaju czytamy tak. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Pierwsza obietnica dana człowiekowi i diabłu. Te słowa Jahwe są skierowane do węża i one pokazują, że Bóg nigdy nie pozostawia ludzi bez nadziei. Nawet w momencie ich największej, najgłębszej deprawacji. Pierwsza Boża obietnica została napisana około 2000 lat przed Chrystusem. A to jest przecież obietnica Chrystusa. My dzisiaj jesteśmy mądrzy i to wiemy. Ale kto czytając albo słuchając tych słów 2000 lat przed Chrystusem, pomyślałby o takim rozwiązaniu? Betlejem, stajnia, uboga matka, małe, bezradne ludzkie dziecko jako Boży Syn, Boże Narodzenie. I to ma być ta rekapitulacja świata, to ma być to nowe stworzenie, to ma być ten ratunek, że co, że jakaś kobieta, dziewica, ale śmieszne, będzie miała potomstwo, a to potomstwo zniszczy całe zło świata. Ale z takim właśnie przesłaniem Izajasz przyszedł do króla, kiedy ten w desperacji potrzebował nadziei. Oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwą go Emanuel, Pan z nami. Król nie uwierzył. A ty wierzysz? My, ludzie żyjący 2000 lat po Chrystusie, świętujemy pamiątkę przyjścia Mesjasza na ziemię, świętujemy Boże Narodzenie i narodzenie nowej ery w historii świata, świętujemy nowe stworzenie w Jezusie tylko dlatego, że Boża obietnica ucieleśniła się. Bóg dotrzymał słowa, szatan został pokonany, a człowiek uratowany. Historia biblijnej nadziei tak naprawdę rozpoczyna się od Abrahama. W Księdze Rodzaju, w 12 rozdziale, czytamy tak. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan. Przyszłość zapewniona obietnicą jest prosta. To ziemia, płodność, liczne potomstwo, błogosławieństwo dla błogosławiących. Przez całe wieki przedmiotem nadziei Izraela była ziemia mlekiem i miodem płynąca, dobrobyt, wszelki dobrobyt. Jest obietnica i jest reakcja na obietnicę. Abram wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan. Ten mężczyzna miał nadzieję. Do tej nadziei musiał zapalić żonę, krewnych, niektórych przynajmniej, pracowników, współpracowników i syna. Postawa Abrahama i ofiara Abrahama to przykład całkowitego złożenia nadziei w obietnicy Boga. Mieć taką nadzieję jak on. Pragnąć takiej nadziei. To coś.
Abraham zawiódł na wielu frontach, ale nigdy nie zawrócił. Co najwyżej na chwilę się zatrzymał, a kiedy nabrał siły, szedł dalej. Nigdy nie doczekał się spełnienia obietnicy, ale nadzieja pchała go do przodu. Nie stracił jej nawet wtedy, gdy Bóg zażądał od niego ofiary z jedynego syna. Wiemy, że ostatecznie zachował syna żywego, ale dzięki temu doświadczeniu Abraham wiedział już, że jego nadzieja, że jego przyszłość jest w Bogu, a nie w synu Izaaku. Uwierzył wbrew nadziei. Dzisiaj Abraham patrzy na Izrael i się uśmiecha. Jezus mówił: Abraham widział mój dzień i radował się. A więc Abraham patrzy na Izrael i się uśmiecha. A przecież to jeszcze nie koniec historii. Dzięki jego nadziei, wbrew nadziei, historia zbawienia toczy się dalej. I my korzystamy z tego doświadczenia, z jego doświadczenia i możemy być mądrzy jego mądrością. Możemy, choć nie musimy. A co na pewno powinniśmy zrobić? Autor listu do Hebrajczyków nie pozostawia wątpliwości, co powinniśmy. Napisał tak: niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Trzymaj się nadziei, jak Abraham. Później jeszcze prorocy Starego Testamentu, kiedy marzą o nowej przyszłości, o nowej nadziei, marzą o dniu, kiedy Izrael będzie wypełniony poznaniem Pana, znajomością Pana, tego, który odnowi ludzkie serca. Jeremiasz zachęcał: poznaj Pana, poznaj Pana, poznaj Pana. To jest ich nadzieja. Stare Przymierze jest pełne obietnic. Większość z nich się już spełniła. Inne się spełniają na naszych oczach, jak choćby powrót Izraela do swojej ziemi. A inne obietnice spełniają się i spełnią się wkrótce. Już niedługo. Przyjdź królestwo Twoje. Mówimy, jeśli mówimy. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. To ma uzasadnienie. A co o nadziei mówi nowe przymierze? Wspomniany Billy Graham powiedział tak: Nowy Testament to fascynująca księga, tak pełna nadziei i oczekiwania. Ta nadzieja ma na imię Jezus. Jezus Chrystus, Mesjasz, Pan. Ten, który przyszedł i jeszcze powróci. Nadzieja mówi: nawet jeśli umrzesz, będziesz żył tak jak On. Będziesz przepełniony miłością jak On. Zwyciężysz jak On. Nadzieja mówi: ja jestem Twoją zapłatą. Nagroda czeka. Będziesz szczęśliwy u boku tego, którego kochasz. Jeszcze się zdziwisz, jak piękny jest Bóg i Jego Królestwo. Nowe niebo i nowa ziemia czeka na Ciebie. Chwała jest dla Ciebie. Oto wszystko czynię nowe. Wracając natomiast do listy życzeń, chcę powiedzieć: nie ograniczaj się, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nadzieja chrześcijańska przekracza nasze ludzkie nadzieje i oczekiwania. Jest taka stara, odlotowa, chrześcijańska pieśń, którą czasem sobie śpiewamy na spotkaniach wiecznie młodych, a w niej słowa: tam ja mam pałac. Jaki pałac? Jaki pałac? To dobre marzenie dla tych, co się wychowali w blokowisku. Zapomnij o tym. Objawienie, Apokalipsa autorstwa Jana mówi o nowym Jeruzalem tak: chodź, pokażę Ci pannę młodą, małżonkę baranka.
święte miasto, Jeruzalem, wstępującą z nieba od Boga. Miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je chwała Boga, a lampą jest baranek. Dalej proroctwo mówi o chwale i szczęściu mieszkańców. Są wymienione szlachetne materiały, z których jest zbudowane. Podane są też wymiary miasta. Łatwo policzyć, że jego powierzchnia będzie około 16 razy większa od powierzchni dzisiejszej Polski. Co tam jakiś pałac czy dworek? A do tego te rzesze przeszczęśliwych ludzi wypełniające złote ulice i place ze szlachetnych kamieni. Ale go poniosło. To nie ja. Nigdy bym na to nie wpadł, gdyby nie Boża obietnica zapisana w Nowym Testamencie. Obietnica, która opisuje przyszłość braci Jezusa, czyli tych, którzy złożyli nadzieję w Nim. Za czym tęsknił Abraham? Za kim tęsknił Abraham? Paweł apostoł, kiedy myślał o nadziei, napisał do chrześcijan w Rzymie, no skoro dla chrześcijan w Rzymie było to dobre, to myślę, że mam nadzieję, że będzie to też dobre dla chrześcijan w Warszawie. W 8 rozdziale napisał tak. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Amen. Tak jest. Tak jest. A teraz praktyczna porada. Ja wiem, że najgorzej jest udzielać porad, o które nikt nie prosił, ale co tam, jestem przy głosie. Zacznę od tego, że nadzieja jest darem Ducha Świętego i jest główną cechą chrześcijanina. A co jeśli nasz rozmówca, nasz przyjaciel, nasz znajomy nie jest chrześcijaninem? Jest tylko jeden sposób. Spróbuj przyprowadzić go do Jezusa. Jedynego źródła nadziei, trwałej, prawdziwej nadziei. Nie mów, nie pocieszaj, że wszystko będzie dobrze, bo nie będzie dobrze, jeśli nie przyjdzie do Jezusa. Zachęć go do zbliżenia się do Boga przez codzienną modlitwę, przez czytanie Bożego Słowa. Powiedz mu o regularnych spotkaniach z innymi ludźmi, którzy znają i kochają Chrystusa. A co z tymi chrześcijanami, którzy zostali przygnieceni życiem, zniechęceni, przygnieceni kłopotami, wątpliwościami, cierpieniem? Mów im, że powinni skupić uwagę na Jezusie, że powinni skupić uwagę na Jego błogosławieństwach, a nie na problemach. Zachęcaj go, by otwierał swoje duchowe oczy, by mógł zobaczyć Boga w Jego chwale, w Jego potędze, w Jego sile, w Jego majestacie, w Jego mocy, by pozwolił się kochać Bogu. Wtedy zobaczy swoje potrzeby i swoje życie z Bożej perspektywy, a to zmienia wszystko. Zachęć go do skontaktowania się z duszpasterzem, który naucza i żyje według Ewangelii Chrystusa. A co my, co każdy z nas powinien praktycznie zrobić dla nadziei? Dla doświadczania chrześcijańskiej nadziei w naszym codziennym życiu konieczne jest uczenie się na pamięć, poznawanie, rozważanie, stosowanie do siebie Bożych obietnic i zapewnień. Jest ich w Biblii mnóstwo. Wystarczy na każdy dzień. Potrzebujemy się karmić Bożymi obietnicami.
Moją ulubioną obietnicą jest ta zanotowana przez Izajasza. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Pomódlmy się. Panie Jezu Chryste, Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego, do kogo mamy iść. Przychodzimy do Ciebie, Panie, po nadzieję. Wyznajemy dzisiaj, że Ty jesteś naszą nadzieją. Wyznajemy, Panie, że potrzebujemy nadziei, jaką Ty przynosisz ze sobą. Że chcemy pragnąć tej nadziei. Duchu Święty, rozpalaj w nas tę nadzieję, o którą chodzi. Rozpalaj w nas pragnienie nadziei, byśmy byli mocni, wytrwali, byśmy nie ustawali w drodze, byśmy szli do przodu, zapatrzeni w Tego, który jest żywą nadzieją. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję, w mocy Ducha Świętego. Amen. Szczycić się.
pragnę szczycić się. To Ty, Panie, wlewasz nadzieję w nasze serca, to Ty wlewasz chcenie i też wykonanie. Za to Ci dziękujemy i bez Ciebie nie moglibyśmy zrobić kolejnego oddechu, ani kolejnego kroku w drodze do Ciebie i w zbliżaniu się do wkroczeniu też Twoją drogą. Dziękujemy Ci, że stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Wywyższamy Cię, Panie, również słowami kolejnej pieśni. Możemy sobie teraz tylko wyobrazić, co znaczy stanąć przed Twoim tronem, co znaczy stanąć przed Tobą twarzą w twarz. Pragniemy to wyśpiewywać, pragniemy rozniecać i trzymać w swoich dłoniach tą nadzieję. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz, wywyższamy Cię. Wyśpiewaj to głośno. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wszystko, Królu, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Wywyższajmy Go nie tylko w cichości, ale teraz też głośno i wyraźnie wyznaj to, że On jest Panem. Wyznaj Go Panem nad swoim życiem po raz kolejny, być może po raz pierwszy, być może po raz tysięczny, ale wyznawajmy to wspólnie, jako wspólnota, jako Jego ciało, że On jest Panem. Wywyższajmy Go ponad każdy problem, ponad chorobę, ponad każdą niemoc, bo tylko On jest w stanie nas podnieść, tylko On się liczy, tylko On jest życiem, tylko On jest prawdą, tylko On jest światłem i w Tobie, Panie, pokładamy nadzieję. Pragniemy czynić wszystko na Twoją chwałę. Pragniemy teraz Cię wywyższyć, uwielbiać, oddać Tobie chwałę i cześć.
jesteś potężny, bo jesteś wszechmogący i to Ty panujesz i Ty królujesz. Amen. Czyńmy to. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię.
wywyższony bądź, Panie. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie. Żywa nadzieja w Chrystusie, do której jesteśmy Ty i ja powołani. Żywa nadzieja to jest ta pewność teraźniejszości, ale też przyszłości i wieczności z Bogiem. Ona jest darem łaski od Boga. Ona jest realną rzeczywistością naszego życia tu i teraz. Ona została potwierdzona śmiercią, zmartwychwstaniem Chrystusa i ona nas chroni od zniechęceniem i od atakami naszego przeciwnika. I dzisiaj w tym miejscu, dzisiaj w tym czasie, dzisiaj sięgając po chleb i po wino, chcemy dziękować za tą nadzieję, która jest w Chrystusie. Więc czyńmy to. Pomódlmy się. Panie Boże, dzisiaj dziękujemy Ci i dotykamy tematu rzeczywistości, która jest tak bardzo potrzebna w naszym życiu, a czasami tak ulotna i odległa, Panie. Ale dziękujemy Ci dzisiaj za to przypomnienie, że Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś jej źródłem. Tego, co tu i teraz, ale przede wszystkim tego, co czeka nas w przyszłości i wieczności. Boże, dziękujemy Ci, że możemy być ludźmi nadziei, ponieważ Ty wypełniasz nasze życie, ponieważ Ty ją ofiarowujesz każdemu, kto do Ciebie przychodzi, ponieważ Ty ją potwierdziłeś swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. I Boże, dzisiaj, sięgając po chleb i po wino, dziękujemy za nadzieję i prosimy Cię, aby ona bardziej i bardziej wypełniała rzeczywistość każdego naszego dnia. Tobie, Panie Jezu, chwała, nasza nadzieja. Amen. Zapraszam, sięgajmy po chleb i po wino i dziękujmy za tą nadzieję, którą jest Chrystus i którą mamy w Nim. Potrzebuję Ciebie.
dołączmy nasze modlitwy. Może to jest tak, jak śpiewaliśmy. Jesteś w takim momencie swojego życia, że w szczególny sposób potrzebujesz Boga, Jego dotknięcia, Jego obecności. Daj znać przez podniesienie ręki, chcemy się modlić o Ciebie. Jeśli jest coś takiego w Twoim życiu, ktoś jeszcze. Bóg jest dobry, On jest źródłem nadziei. On widzi Twoje serce, widzi Twoją sytuację, widzi to, z czym się zmagasz. I chce przyjść do Twojego życia w nowy, świeży sposób. Odświeżyć Twoją nadzieję. Więc tak jak potrafimy, tak jak umiemy, zawołajmy do Niego wspólnie, pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, za to miejsce i za Twoją obecność, Panie. To miejsce byłoby zwyczajne, gdyby nie Ty. Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem. Ty, który przychodzisz do naszego życia. Ty, który przemawiałeś przez proroków, a u kresu dni przemówiłeś, u pełni czasu przemówiłeś przez swego Syna. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy przychodzić bezpośrednio do Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. I dzisiaj przychodzimy, Panie, i też przynosimy w naszych modlitwach tych wszystkich, którzy w szczególny sposób potrzebują doświadczyć Twojej łaski, obecności, odpowiedzi, Twojej mocy w swoim życiu. Panie, Ty wiesz, gdzie jesteśmy, Ty wiesz, z czym się zmagamy. I Panie, przyjmij to proste wyznanie, że potrzebujemy Ciebie w naszym życiu. Potrzebujemy, abyś swoją mocą wkroczył w to życie. Ze swoją mądrością, ze swoim objawieniem, ze swoją nadzieją i miłością. Panie, powierzamy się Tobie. Powierzamy naszych braci i siostry, którzy mają taką szczególną potrzebę, Panie. I dziękujemy Ci, że Ty odpowiadasz na nasze modlitwy, że Ty odpowiadasz na nasze wołania, że nie jesteś obojętny, ale jesteś tym, który przychodzi, aby przynieść swój pokój, swoją nadzieję, Panie. Tobie niech będzie chwała i cześć. Modlimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen. Usiądźmy, proszę. Chcę nas wszystkich zaprosić na najbliższą środę, na wieczór uwielbienia. To jest właśnie ten dobry moment, kiedy możemy przyjść do Boga, kiedy możemy przynieść Mu nasze życie, kiedy możemy przynieść Mu nasze zmagania, kiedy możemy czerpać tą nadzieję, która jest w Nim. Najbliższa środa, godzina 18:30. Zachęcam serdecznie. A teraz jeszcze raz posłuchajmy o działaniach pod hasłem Świąteczna Pomoc. Witajcie kochani, czas Adwentu poprzedzający święta Narodzenia Pańskiego to zawsze jest świetna okazja, by w praktyczny sposób pomagać potrzebującym i w ten sposób wyrażać naszą troskę i Bożą miłość. Potrzeb jest wiele, dlatego kolejny raz zapraszamy do akcji Świąteczna Pomoc, bo razem możemy uczynić więcej. Jak zawsze pamiętamy o naszych seniorach. Dla seniorów z klubu Wiecznie Młodzi będziemy przygotowywać świąteczne upominki, pomocne torby, które w przedświątecznym czasie wręczymy im osobiście. A dla pensjonariuszy Mokotowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotujemy pomocne torby i 20 grudnia spotkamy się z nimi, żeby spędzić trochę czasu, pośpiewać kolędy i wręczyć to, co dla nich przygotowaliśmy. Dzięki współpracy z misją charytatywną Dobroczynić mamy kontakt z ośrodkiem dla uchodźców niedaleko Góry Kalwarii, gdzie przebywają rodziny z Afganistanu. Każda rodzina to oddzielna historia, dramatyczne przeżycia. Dlatego chcemy wspólnie zorganizować dla nich spotkanie, aby poczuli się lepiej w nowym miejscu, w nowej rzeczywistości, w nowym kraju. Wszystkie szczegóły dotyczące naszych działań, jakie torby zbieramy, w jakich ilościach i do kiedy oraz jak praktycznie można się włączyć w te działania, znajdziecie na naszej stronie internetowej www.schpulawska.pl oraz na ulotkach po nabożeństwie. Potrzeb jest wiele, ale ludzie ze społeczności chrześcijańskiej mają wielkie serca i są bardzo hojni. A zatem zapraszamy do wspólnego działania i doniesienia pomocy, a inspiracją dla nas wszystkich niech będą słowa Pana Jezusa, który powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
za tydzień możemy przynieść te wszystkie torby, które będą przeznaczone dla uchodźców, a za dwa tygodnie, 19, wszystkie torby, które są, będą przekazane naszym seniorom. Więcej informacji znajdziemy na naszej stronie internetowej, na naszych ulotkach po nabożeństwie. A ja też gorąco zachęcam do włączenia się i też do poświęcenia swojego czasu. A jak ten czas praktycznie możemy poświęcić, do kogo się zgłosić, o tym wszystkim możemy przeczytać w naszych informacjach. Chcę nas wszystkich też serdecznie zaprosić na wydarzenia świąteczne w tym roku 24 grudnia, czyli w Wigilię o godzinie 22 na Mokotowie i na Ursynowie. Chcemy mieć specjalny wieczór, wigilijne kolędowanie. Wigilia to jest ten czas, kiedy zawsze spędzamy to w gronie najbliższych i do tego też zachęcamy do spędzenia tego wieczoru też tutaj w gronie swojej duchowej rodziny. Przyjdźmy, będzie dużo kolęd, będzie dużo wdzięczności, dużo radości. A 26 grudnia w niedzielę świąteczną zapraszamy na nasze nabożeństwa o 10, 12 na Mokotowie i o 11 na Ursynowie, a więc czas świętowania przed nami. A teraz powstańmy. Jeszcze jedną pieśnią zakończymy nabożeństwo, a też to będzie czas naszej kolekty, naszego uwielbienia Boga w ten sposób. Dziękuję za hojność, za wszelkie ofiary na służbę Kościoła. Do tego zachęcam. Bądźmy hojni. Bóg jest dobry. Uwielbimy Go jeszcze jedną pieśnią z radością, z dziękczynieniem, z błogosławieństwem też na kolejny tydzień. Wywyższajmy Go z radością. Śpiewaj Mu cała ziemia. Śpiewaj Mu cała ziemia, grajcie Mu wszystkie narody. Złóżcie pokłon przed Jego tronem, oddajcie Mu chwałę. Cała ziemia, grajcie Mu wszystkie narody. Złóżcie pokłon przed Jego tronem, oddajcie Mu chwałę. Bo tylko Jemu należy się cześć. Tylko Jemu należy się cześć. Jego imię objawia moc. Święty Boży Syn za nas grzesznych zniżył. Wszystkich sił wielbi Zbawcę Pana czci. On zwyciężył, z grobu wstał. On zwyciężył, z grobu wstał. Drogę życia otworzył nam. Chwal Go za to. Chwal Go za to. Z wszystkich sił wielbi Zbawcę Pana czci. On zwyciężył. On zwyciężył, z grobu wstał. Drogę życia otworzył nam. Tylko Jemu należy się cześć. Tylko Jemu należy się cześć. Jego imię objawia moc. Święty Boży Syn za nas grzesznych zniżył się.
Kochani, nasza kawiarenka czeka, abyśmy mogli dalej być, ze sobą rozmawiać, a ja nam wszystkim życzę dobrego tygodnia, kiedy będziemy w tym tygodniu czerpali naszą nadzieję od tego, który jest jego źródłem, od Jezusa Chrystusa. Zostańcie z Bogiem. Amen.